Cześć kochani, zaczynamy nowy cykl. Dzisiaj opowiem Wam kilka słów na temat ziół, jak je zbierać, jak się po prostu z nimi obchodzić, bo to jest też bardzo ważna informacja, więc trzeba ją potraktować odpowiednio, w odpowiedni sposób, żeby po prostu uzyskać tą energię od niej, która jest dla nas potrzebna. Jak zrywać? Zrywać na przykład rzeczy z ziemi powinniśmy dłońmi, normalnie, bardzo delikatnie, nie uszkadzając całkowitej rośliny. Rośliny, jeśli chodzi o kwiaty, no to zrywamy je bardzo delikatnie, jakbym to powiedziała, z namaszczeniem, tak? Prosimy roślinę o to, żeby nam dała, co ma najlepszego dla siebie, przepraszamy ją za to, że musimy ją zerwać, ale też dziękujemy jej za to, że możemy z jej dobroci korzystać. To jest bardzo ważne, żeby takie coś w podchodzeniu do każdej istoty żywej robić. Do wszystkiego generalnie tak powinniśmy podchodzić. Powinniśmy, jeśli ktoś z Was jeszcze je mięso, no to tak samo. Powinno być to przeproszenie, tak? Bo generalnie dzisiaj jest tyle produktów spożywczych na rynku, że w zasadzie mięso powinno być zbędne. Nie ma potrzeby takiej, aby to jeść, spożywać, aby zabijać istoty, które i tak są maltretowane od samego początku. Tutaj chodzi o to, żeby te rośliny traktować z godnością, z miłością, żeby one po prostu wiedziały, że nie natrafiły na jakiegoś złoczyńcę, złą energię. One wtedy się odrodzą bez problemu i dadzą ponownie plony. Natomiast jeśli przychodzimy, rwiemy, drzemy, uszkadzamy roślinę z nienawiścią, z jakąś, wiecie, no, z jakąś tam złą energią, no to one wtedy cierpią. No, to jest normalne, oczywiste i możecie to odnieść do siebie, tak? Jakby ktoś Wam zaczął wyrywać kończyny, no to tak samo byście nie byli zadowoleni, czy tam szarpał Was. Gdzie zbierać? Słuchajcie, mój profesor od zielarstwa zawsze mówił, że te rośliny, które rosną nawet tutaj przy drodze, czy gdzieś troszkę dalej, są o mniej szkodliwe niż tak naprawdę te wszystkie rośliny, które spożywamy, które po prostu kupujemy z marketu czy tam na jakimś rynku. Tu one nie są pryskane. One rosną dziko, rosną tam, gdzie ich podłoże. One by wtedy nie urosły, gdyby nie były w odpowiednim miejscu, tak? A to, co my spożywamy na co dzień, czasami jest sztucznie wytworzone, genetycznie modyfikowane, jest jakby zmuszane do nienaturalności. I ta roślina, którą my zbieramy na łące, na polu, to wtedy ona ma i tak dużo więcej tej energii dobrej, bo ona jest traktowana przez naturę w sposób naturalny, a nie w sposób sztuczny. To są bardzo ważne informacje do zapamiętania. Jeśli na przykład w naszej okolicy są miejsca, gdzie obradza dane drzewo czy jakieś zioło, to znaczy, że akurat tam jest ono potrzebne. Ono daje nam informację o tym, że tutaj, w tym regionie powinniśmy to zażywać, bo to jest skuteczne, to nam pomoże. Informacje, roślina nam daje zawsze informacje, daje nam na talerzu to, co najlepsze i dlatego chcę po prostu Wam tutaj powiedzieć, jak to wszystko wygląda, jak możemy z tego korzystać świadomie. Zrywamy ją delikatnie, musimy ją umyć, jeśli to jest roślina, która rośnie na trawie, ponieważ oczywiście jest w tym dużo pasożytów, których nie chcemy. Musimy ją potraktować troszeczkę roztworem kwaśnym, a później ładnie rozłożyć na przykład na jakimś prześcieradle w słońcu i pozwolić jej samoistnie wyschnąć. Przewiew jest bardzo potrzebny, ponieważ wtedy nie zgnije nam nasze zioło. Trzeba je oczywiście o nie dbać, podchodzić do nie z miłością, przewracać je codziennie, mówić do tych roślin, dziękować je im. Oczywiście wszystko, co robimy, tak samo jak gotujemy, tak samo jak przyrządzamy jakieś pokarmy dla swoich bliskich czy dla siebie, zawsze powinniśmy myśleć w sposób pozytywny, ponieważ to wszystko przechodzi do tego jedzenia. Bardzo delikatnie, żeby nie uszkodzić, na pewno nie zrywamy jej szarpiąc, na pewno nie zrywamy jej używając żadnych sekatorów, czy żadnych nożyczek, czy żadnych tam innych takich mechanicznych, w ogóle metalowych rzeczy, ponieważ roślina tego nie lubi. Ona woli naszą energię, nasze dłonie. Jeśli to dobrze robimy, to wtedy ona nam podziękuje.
Jeśli chcemy same kwiaty, zrywamy po prostu kwiaty, nie uszkadzając tej reszty, tak? Teraz się zbiera zazwyczaj kwiaty, później się będzie zbierać owoce, w późniejszym etapie sezonu, natomiast później już korzenie się na jesień wykopuje, ale to później, w późniejszym etapie Wam wszystko opowiem. Natomiast teraz, jak są kwiaty, warto spożywać, zażywać napary z takich kwiatów, kwiaty do sałatek używać. To są naprawdę niesamowite walory smakowe i naprawdę dużo witamin w tym jest. To jest wszystko, widzicie, to wszystko rośnie sobie samoistnie, w słoneczku, nikt temu nie przeszkadza. Słuchajcie, no ja wolę jednak zbierać zioła z daleka od blokowisk. Są to takie wielkie łąki gdzieś na obrzeżach miasta. Natomiast jeśli nie macie takiej możliwości, no to jak najbardziej możecie również z łąki koło waszego jakiegoś tam bloku czy domu zerwać i spokojnie to sobie przerobić i zażywać. Tutaj będziecie mieli napisane na ekranie podział ziół ze względu na zastosowanie. Zapiszcie sobie, wydrukujcie sobie to, naprawdę Wam to się w domu przyda. Trzymajcie sobie gdzieś w kuchni taką, ten spis, który Wam tutaj podaję. To jest książka Witolda Poprzęckiego, Ziołolecznictwo. Naprawdę warto mieć to pod ręką, zwłaszcza jak macie na przykład małe dzieci, czy w ogóle no dla Was, tak? Po to, żeby mieć pod ręką, sięgnąć w momencie, kiedy czegoś potrzebujecie, na przykład czegoś, co działa na potnie, czy przeciwkrwawnicowo, czy przeciwbiegunkowo. Słuchajcie, kwiaty koniczyny są naprawdę świetne i warto je stosować jako napary. Jest to roślina o ciekawym działaniu. Jest ona wokół nas, a tak naprawdę no, nie korzystamy z niej, bo nie wiemy, bo nie znamy zastosowania. Działa na pewno kwiat koniczyny przeciwreumatycznie, przeciwzapalnie, przeciw stanom zapalnym przydatków macicy, przy upławach. Generalnie czerwone są, mają więcej właściwości, ale białe również można zbierać. Czerwone kwiaty są stosowane w zastępczej terapii hormonalnej. Przynosi to bardzo dużą ulgę w stanach właśnie menopauzy, w stanach zapalnych układu rozrodczego. Likwiduje stany zapalne jelit. Słuchajcie, jest wspaniała przy, jak ktoś ma hemoroidy, zarówno do picia, jak i do przemywania. I oczywiście podczas zaburzeń miesiączkowania również się koniczyna czerwona bardzo dobrze spisuje. Stany zapalne jelit, hemoroidy, układ płciowy. Naprawdę warto stosować koniczynę zarówno do picia, jak i do przemywania. Jako hormonalna terapia zastępcza bardzo dobrze się sprawdza. To by było na tyle. Dzięki kochani i do następnego razu. Hej!